Wiktor Janukowycz wydał oświadczenie. Oskarża Polskę. Wiktor Janukowycz napisał list do Polaków. Wiktor Janukowycz oskarżył Polskę o zamiar aneksji zachodniej części Ukrainy. Prorosyjski były prezydent Ukrainy wydał oświadczenie, w którym doradza Ukraińcom, ale nie ufali Zachodowi i zaczęli dogadywać się z Rosją. Obecna polityka Kijowa grozi państwu utratą państwowości, oświadczył Wiktor Janukowycz cytowany przez rosyjską agencję prasową RIA Nowosti. Apel polityka opublikował na portalach społecznościowych jego przedstawiciel Jurij Kirasir. Janukowycz namawia Ukraińców do dogadania się z Rosją. Nieważne, jak bolesne jest dla mnie pisanie o tym dzisiaj, ale państwowość Ukrainy jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Grozi jej całkowite zniszczenie. Nie chodzi przy tym tylko o ryzyko utraty ogromnych terytoriów na południa i wschodu kraju, pisał Janukowycz. Jego zdaniem Ukraina może zostać zagarnięta przez Polskę, ponieważ stan jej gospodarki nie pozwala jej na obronę suwerenności. Dodał, że będzie to spełnieniem europejskiego marzenia. Jeśli chodzi o Rosję, Ukraina będzie musiała usiąść z nią do stołu negocjacyjnego. Zachód, w tym Stany Zjednoczone, popchnął ją do tego. Nic nie może trwać wiecznie, a dostawy broni na Ukrainę nie są w tym przypadku wyjątkiem, zasugerował prorosyjski polityk.